Ja byłem bardzo zauroczony tym, co zrobił Tadziu Śliwa i niezwykle mu kibicuję i zastanawiam się, znaczy czekam z niecierpliwością na jego kolejne projekty, bo to jest bardzo ktoś ciekawy. Jesteśmy, nie wiem, prawie rówieśniczo, ja może jestem ciut od niego starszy, on debiutuje, ale to absolutnie jakby jest myląca informacja, bo jest to filmowiec z krwi i kości, absolutnie świetnie to wymyślił, też pod kątem takiej kuchni filmowej, typu przesuwamy te ściany, są ruchome, pracujemy w studiu, nie? To naprawdę było imponujące. Więc ta logistyka, ta trajektoria, którą on nakreślił i również to jak uwzględniono polskie realia, czyli nie mamy do czynienia z jakimś takim sztucznym tworem, po prostu, że teraz paru tam polskich aktorów będzie mówiło do siebie Mary i John, nie? I coś tam, i może coś z tego wyjdzie. Bo my mamy centralnie polski film jakby w jakimś ładnym apartamentowcu, nowo oddanym przed chwilą, wziętym na kredyt i tak dalej. Oczywiście są też te drobne niuanse i różnice co do oryginału. Czym najbardziej zachwycała się Kasia Smutniak? Buongiorno. Może Krzysiek ma coś do ukrycia? Nie mam, tylko nie lubię, jak mi się grzebie w telefonie. No to chyba nikt nie lubi. A może naprawdę poczytamy sobie nawzajem SMS? Właśnie zastanawiałam się, zanim nie przeczytałam scenariusza i nie poznałam Tadeusza Śliwa, reżysera. To jest po prostu świetnie przepisany tekst na realia polskie. Moja postać jest inną postacią. Nawet jeśli gra jest ta sama i to też jest bardzo ciekawe, jak ta historia została użyta i rozwiązana tutaj w naszym filmie, bo wydaje mi się, kto widział wersję włoską będzie mile zaskoczony, czyli jeśli boi się, że zobaczy coś co powiela historię włoską, to tak nie będzie. I bardzo się cieszę, jestem zresztą współproducentem filmu, ale aczkolwiek to nie był mój pomysł, żeby go tutaj nakręcić. Pragnę twojego ciała. Czy to jest jakaś pomyłka? Dlaczego ta pomyłka pragnie twojego ciała? Chcę im biwować, że stąd się nakryje mić. A nie, to tam to napisane. Człowiek. Człowiek, czy to w Polsce, czy to we Włoszech, czy to gdziekolwiek. Człowiek z tą swoją cienką, słabą kondycją ukrywania tego drugiego swojego życia, czy prowadzenie tego drugiego życia. Tego drugiego życia, który ma mu uzupełnić jakąś lukę. Lukę w miłości. Bo to tak naprawdę wszystko o to chodzi. Tak naprawdę wszystko o to chodzi. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy tej miłości jak wody. Jeżeli nie otrzymujemy ją z pierwszego planu, to kombinujemy z tego drugiego planu, więc wyciągamy smartfona i piszemy z kimś innym, prawda? Za plecami tej osoby, z którą powinniśmy, tak? Być bardzo blisko, nie? Albo czasami to nie wychodzi. Tylko czasami omijamy te osoby, znaczy nie rozwiązujemy tu problemu, a szukamy innego, chyba innej osoby. To co? Gramy? Widzowie mogą na pewno spodziewać się wielu momentów pełnych radości i śmiechu, ale też takiej refleksji. Na pewno będą mieli co robić po seansie.